Dobrze, witam Państwa serdecznie, jest godzina 19, więc to jest ten moment, na który zaplanowaliśmy dzisiaj spotkanie z klientami, potencjalnymi klientami oraz osobami zainteresowanymi tematyką inwestycyjną. Zapraszam Państwa serdecznie dzisiaj na webinar, który jest poświęcony po części sytuacji rynkowej, po części rozwiązaniom, które można dostosować do obecnej sytuacji rynkowej, biorąc pod uwagę, że większość osób w chwili obecnej poszukuje inwestycji czy sposobów oszczędzania z niskim profilem ryzyka. Chcieliśmy zaproponować nasze przemyślenia w tym zakresie oraz rozwiązania, które mogą zrealizować te cele. Mam na imię Jerzy Nikorowski, jestem dyrektorem biura maklerskiego BNP Paribas Banku Polska. I dzisiaj wspólnie z Pawłem Cymcykiem będziemy mogli z Państwem się podzielić swoim spojrzeniem na to, w jaki sposób można ocenić obecną sytuację gospodarczą, jakie są prognozy w obecnej sytuacji gospodarczej. Podzielić się również możliwymi sposobami myślenia, modelowym podejściem do inwestowania. Sytuacja jest o tyle interesująca, iż w ostatnich kilku tygodniach szacunkowe dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na to, że inflacja przyspieszyła we wrześniu do poziomu ponad 17%, a jak Państwo dobrze wiedzą, od początku roku indeks krajowy giełdy WIG spadł ponad 33%, więc w sytuacji dosyć dużych turbulencji, dużej inflacji, co z tym robimy? Więc samym witam Państwa serdecznie i zapraszam na nasze spotkanie. Pytanie prosimy kierować na czat. Staramy się nawiązać do tych pytań na koniec spotkania. Także wyciszę się i Pawle, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Klasycznie warto byłoby zapytać, czy słychać, ale jestem głęboko przekonany, że doskonale słychać i mają Państwo okazję w tej chwili już uczestniczyć z nami na tym spotkaniu. Ja zostałem poproszony i będę miał przyjemność, żeby rozpocząć to dzisiejsze spotkanie, które ma swój podtytuł właśnie w kategorii, czy można zabezpieczyć wartość pieniądza w czasie, kiedy nie lubimy dużego ryzyka. A więc w praktyce będziemy mieli takie dwa istotne zagadnienia. Zabezpieczanie wartości pieniędzy, no i kwestie tego ryzyka. I dokładnie te rzeczy będę chciał w swojej części przedstawić, jak ja na to patrzę, w jaki sposób Państwo mogą zwrócić uwagę na swój portfel, na swoje oszczędności, swoje inwestycje, jak to będzie postrzegane przez osoby, które dopiero zaczynają swoją inwestycyjną, oszczędnościową przygodę, ale też jak mogą na to patrzeć osoby już z dłuższym stażem. Ja przygotowałem ze swojej strony takie mniej więcej trzy główne tematy i trzy główne filary, na których będę chciał się oprzeć. Przede wszystkim no będzie to dokładnie informacja o tym, czego wszyscy poszukują. Czyli czy istnieją wymożone warunki do inwestowania? Czy jest taki stan w gospodarce, w ekonomii, na rynkach, w głowie inwestora, kiedy są te wymarzone warunki? No bo przecież każdy chciałby trafić w dołek, ale to się niestety nie zdarza. Drugą częścią będzie to, od czego powinien zacząć taki rozpoczynający swoją przygodę z inwestycjami inwestor. No i tutaj będzie taka piramida potrzeb inwestora, która myślę dosyć dobrze da odpowiedź na pytanie, co należałoby zrobić, od czego zacząć, albo jak swoje inwestycje poukładać, kiedy Państwo mają już więcej doświadczenia. A w trzeciej części będę chciał pokazać, jak można patrzeć na swój portfel inwestycyjny, bo no takie dwa podejścia w zależności od tego, czy patrzymy przez pryzmat pieniędzy, które mamy, czy przez pryzmat celu, które te pieniądze mają zrealizować. I dokładnie takie pytania, które inwestor musi sobie postawić, z którymi musi się zmierzyć, będę też Państwu przedstawiał i pokazywał różnego rodzaju podejścia, jak można myśleć o swoich środkach i na co trzeba w tym właśnie myśleniu o swoich środkach bardzo, ale to bardzo uważać. Jak Jerzy wspomniał, zachęcamy do zadawania pytań tam pod okienkiem streamingu. Jest dokładnie informacja, zadaj pytanie, można te pytania śmiało wysyłać. No i teraz my przejdźmy do pierwszej części, w sumie najważniejszej. Czy istnieją wymarzone warunki do inwestowania? Czy jest taki stan, w którym każdy chciałby inwestować? No, idealne warunki do inwestowania na pewno musiałyby się odnaleźć w takim spektrum możliwych
wydarzeń, które będą dotyczyły wszystkich rynków. A wszystkie rynki, to od najbardziej konserwatywnych lokat po najbardziej agresywne i wymyślne inwestycje w kryptowaluty, wszystkie te rynki dotyka dokładnie ten sam stan emocjonalny każdego inwestora. Ten stan emocjonalny każdego inwestora się mieści zawsze pomiędzy strachem, kiedy wszyscy chcą z danego rynku uciekać i mówią, że tam już nie ma przyszłości, a pomiędzy chciwością, czyli tym, gdzie wszyscy chcą kupować i twierdzą, że to jest okazja życia, lub też takie klasyczne, kto nie kupi, przegra życie. Wszystkich, dotyczy to absolutnie wszystkich klas aktywów, wszystkich inwestycji, bo za każdym razem te idealne warunki do inwestowania musiałyby się znaleźć gdzieś w tym spektrum naszego postrzegania tej rzeczywistości inwestycyjnej. No ale to jest nasza głowa, a rzeczywistość ta ekonomiczna, inwestycyjna, giełdowa rzeczywistość, ta ekonomiczna inwestycyjna jest dokładnie w takim spektrum, bym powiedział, cyklu koniunkturalnego, no bo te gospodarki, w których mamy to inwestować, są po prostu oparte o cztery rzeczy. Jest tam jakieś ożywienie, jest jakieś przegrzanie gospodarcze, spowolnienie, a potem oczywiście recesja. No i te cztery fazy cyklu koniunkturalnego są dokładnie w miejscu, w którym no, gdzieś my się musimy znaleźć. Te ożywienie, przegrzanie, spowolnienie, recesja są za każdym razem w gospodarce i nie zaskoczę Państwa zupełnie, mówiąc tym, że dalej za tą recesją byłoby ożywienie, a z kolei przed tym pierwszym ożywieniem byłaby recesja. I wszystkie rzeczy, które się dzieją na rynkach, wszystkie te wymarzone warunki do inwestowania musiałyby się znaleźć po pierwsze w naszej głowie, to jest ta górna część, a po drugie w tej części związanej właśnie z elementem związanym z miejscem w gospodarce. No i teraz pytanie, co byłoby stuprocentowo potrzebne do tego, żeby te idealne warunki do inwestowania zaistniały. Na pewno można powiedzieć, że w naszej głowie i w tej części ekonomicznej potrzebne były przynajmniej takie cztery absolutnie istotne warunki, gdzie przede wszystkim jest tanio, no bo przecież nikt nie chciałby kupować wtedy, kiedy jest drogo. Idealnie byłoby wtedy, kiedy jest tanio i jest najłatwiej wtedy kupić, no bo kupujemy coś taniego. Ale z drugiej strony tanio to za mało. Najlepiej jakby ten rynek trochę rósł, no bo byśmy mieli potwierdzenie, że już rośnie, to jest dobry moment do zainwestowania. I dokładnie to jest moment, w którym faktycznie trzeba już inwestować, bo przecież rynek rośnie. No potem idealnie byłoby, żeby była jakaś taka stabilna koniunktura, no bo wtedy byłoby bezpiecznie i czulibyśmy się komfortowo, a na koniec, żeby była jeszcze mała zmienność. Czyli te idealne warunki do inwestowania, szanowni Państwo, no, uchylę rąbka tajemnicy, nie zaistnieją nigdy. Nie będzie takiego stanu, gdzie my w naszej głowie i w gospodarce i spełniamy te wszystkie rzeczy, gdzie są idealne warunki do inwestowania. Zresztą z tego powodu, właśnie z tych czterech elementów, inwestorzy tak strasznie bardzo lubią lokaty i są do nich bardzo mocno często przywiązani. No bo mimo, że lokaty nie są absolutnie odpowiedzią na inflację, to jednak zawsze można powiedzieć, że to jest rynek, który rośnie, zawsze mamy gdzieś na końcu więcej, jest w miarę stabilnie, jeżeli chodzi o zmienność, tam się nic nie dzieje na tych lokatach. No jest stosunkowo tanio, no bo w sumie od nikogo tego nie kupiliśmy, nikt wcześniej tego nie miał, a koniunktura nie ma większego znaczenia. No tyle tylko, że problemem z tym super konserwatywnym oszczędzaniem jest niestety to, że wtedy nie ma dla nas znaczenia, czy są jakiekolwiek wymagane warunki do inwestowania, bo i tak nie jesteśmy w stanie się zdecydować na tą inwestycję, na jakąkolwiek inwestycję, na pierwszy ruch, bo czekamy i czekamy. Ale nawet, szanowni Państwo, gdyby był taki stan, w którym, wyobraźmy sobie, byłaby sytuacja, żebyśmy nie mieli te idealne warunki do inwestowania, to byłby jeden problem. Problem związany z tym, że proszę sobie wyobrazić, gdyby mieli Państwo wybór, bo teraz będzie zagadka dla uczestników, gdyby mieli Państwo wybór, co by Państwo wybrali? Takie dwie proste możliwości. Możesz wybrać pewny zysk w skali roku, 2,5%, albo rzucamy monetą, gdzie masz 50% szans na to, że zarobisz 5%. To Państwo, co Państwo by wybrali? Jaki wybór? Państwo sobie zapiszą, teraz patrzą, na pewno wybrałbym to. To zróbmy jeszcze jedno pytanie. A w drugim pytaniu, co Państwo by wybrali, gdy mamy do wybrania pewną stratę, 2,5%, albo rzucamy monetą, gdzie mamy 50% szans na to, że stracimy 5%. To co Państwo by wybrali w tym drugim przypadku?
pierwszy wybór, pierwszy strzał, co Państwo by wybrali? Państwo sobie zapiszą, już mamy. No to teraz wyświetlmy te dwa pytania naraz. Pewnie Państwo widzą, że jest tu pewnie pewne podobieństwo. Te idealne warunki do inwestowania zaistniały w pytaniu pierwszym, no bo tam nie można było nic stracić. Tam można było tylko zarobić. Ale mimo to, kiedy są te idealne warunki do inwestowania, to jednak większość, zdecydowana większość wybiera opcję A. A więc mówi bezpiecznie, konserwatywnie, choć warunki do inwestowania były idealne. W drugiej opcji, kiedy warunki do inwestowania były wręcz przeciwnie, najgorsze z możliwych, bo tam nie można było nic wybrać, wtedy mówimy zazwyczaj B, rzucamy monetą, ryzykujemy, może będziemy mieli szczęście. Więc tym prostym przykładem chcę Państwu pokazać, że nawet gdyby warunki idealne do inwestowania zaistniały, to spora część naszych ograniczeń emocjonalno-psychologicznych sprawiłaby, że nie bylibyśmy w stanie tych idealnych warunków wykorzystać. Co więcej, gdyby takie idealne warunki zaistniały w koniunkturze giełdowej, gospodarczej, to zawsze, ale to zawsze, mogę Państwu zapewnić, że będzie powód, żeby poczekać. Na tym wykresie widzą Państwo amerykańską giełdę w skali 12 lat od 2009 roku i widać, że ten trend tam na tamtej giełdzie był wzrostowy, w sumie dalej jest, ale nie to jest ważne. Ważne są te poszczególne punkty. Proszę zobaczyć, że w każdym miejscu, dokładnie gdzie są te czerwone kropeczki, choć wiemy po czasie, że warunki tam do inwestowania były dobre, to zawsze był jakiś powód, żeby poczekać. Nawet jak warunki były idealne, no bo po czasie wiemy, że dało się tam faktycznie dużo zarobić. To nawet wtedy zawsze istnieje jakiś powód. I tym chcę Państwu po raz kolejny pokazać, że nawet jak warunki kiedyś idealne zaistnieją, to i tak my będziemy mieli przekonanie, że no może warto poczekać, no może warto poczekać, bo jeszcze nie wiadomo. I tu na scenę wchodzi największy błąd każdego inwestora, czyli inwestora, który mówi, wiesz co, może warunki są idealne, może nie są, nie wiadomo, ale ja poczekam. Poczekam, bo będzie taniej. Poczekam, no nie będę tam się specjalnie teraz decydował, poczekam. Szczególnie dotyczy to inwestorów, którzy są bardzo konserwatywni. Poczekam, będzie taniej. No to zmierzmy się z tym, poczekam, będzie taniej. Znowu ta amerykańska giełda, bo ona ma dłuższą historię, jesteśmy w stanie na niej pokazać więcej rzeczy. Widzą Państwo tu amerykański indeks, S&P 500, 500 najważniejszych spółek z amerykańskiej giełdy. I na tym wykresie widać oczywiście takie przypadki, gdzie faktycznie byli prawdziwi szczęśliwcy. To byli ci, którzy od czasu inwestycji tylko cieszyli się zyskami. No zawsze od tego czasu, jak zainwestowali, było tylko więcej. Na tym samym wykresie są też ci, którzy mają trochę mniej szczęścia, a ich nazwaliśmy pechowcami. I oni inwestowali w momencie, kiedy no potem musieli przez dłuższy czas obserwować, że ich kapitału było mniej. Ale na tym samym wykresie, poza szczęśliwcami i pechowcami, są także ci dokładnie, którzy mówili poczekam, bo będzie taniej, poczekam, bo będzie taniej i wyświetlili się dokładnie Państwu teraz w postaci tych kresek i strzałek, które pokazują, gdzie poczekam, będzie taniej było prawdziwym stwierdzeniem. Niestety problem z poczekam, będzie taniej jest taki, że to zawsze będzie prawdziwe stwierdzenie. I jeżeli Państwu kiedyś przyjdzie to do głowy, poczekam, będzie taniej, to proszę zapamiętać jeszcze jedną frazę, którą mieli Państwo okazję usłyszeć na tym webinarze, że co jak co, ale czekanie to nie jest działanie. Czekanie to nie jest działanie. I w tym przypadku było widać rynek akcyjny, no bo tam jest najłatwiej pokazać te zmiany, te emocjonalne wahnięcia inwestorów. Ale Jurek, miałbym pytanie do Ciebie. Czy na przykład na rynku obligacji, takim spokojniejszym, bardziej konserwatywnym, ale takim obecnym również który jest również obecny na giełdach. Czy jest tak samo Twoim zdaniem? Czy jest inaczej? Czy czekanie to także strata najcenniejszego aktywa, czyli czasu? Paweł, dzięki, że pytasz. Według mnie rynek obligacji jest o tyle specyficzny, że ten wykres ma nawet nieco gorszy wydźwięk dla inwestorów na tym rynku. Dlaczego? Dlatego, że kupując obligacje, jednocześnie codziennie dla posiadacza obligacji naliczany jest kupon, tak? Czyli że to jest de facto taka lokata, która pozwala na zasadach wpisanych w strukturę tej samej właśnie obligacji otrzymywać kupon. Bez znaczenia, czy sprzedamy ją przed terminem zapadalności, czy nie, kupon jest naliczany. Więc jeśli czekamy, nie posiadając tego papieru, to już z automatu tracimy kupony, oprocentowanie.
A druga rzecz, która chyba jeszcze bardziej jest dotkliwa dla inwestorów, którzy chcą wyczekać i znaleźć ten wymarzony dołek, o którym mówisz, to jest to, że rynek obligacji wbrew pozorom jest bezpieczniejszy od rynku akcji, jest mniej wahliwy, ale wbrew pozorom jest dużo bardziej jeszcze efektywny, dlatego że na nim jest dużo więcej graczy, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, banki, które budują kapitały własne poprzez rynek obligacji, banki centralne, czyli że wszystkie podmioty, które traktują obligacje jako alternatywę do lokaty, zwykłej lokaty nisko oprocentowanej, już przewidują, co może się zadziać na stopach procentowych, jakie może być oprocentowanie, jakie może być inflacja i już dyskontują te informacje przed tym, jak one będą miały miejsce. Stąd wyczekiwanie na taki sweet spot po angielsku, czyli że wymarzony dołek na obligacjach może być jeszcze bardziej ryzykowną strategią, bo możemy nie trafić w ten dołek, dlatego że on już będzie wykorzystany przez profesjonalistów, którzy ten rynek śledzą co minuta, codziennie i za to są opłacani. Stąd być może warto dla inwestorów o niższych możliwościach warsztatowych, czy technicznych, czy z dostępem do rynków, może warto zająć tą pozycję przed tym, kiedy rynek już zacznie dyskontować wszystkie potrzebne informacje, czyli że przyjąć strategię średnio-długoterminową. Właśnie to wydaje mi się, że w obligacjach ten element czasu ma jeszcze większe znaczenie z tego powodu, jak powiedziałeś, że każdego dnia wartość tego przyrasta, gdzieś ten wykup się zbliża. W akcjach zawsze jeszcze można powiedzieć, że nie wiadomo, jak to będzie, a w obligacjach jest dużo zawsze tej matematyki i czasu, który jest nam po prostu potrzebny, żeby ten instrument, ten rynek zaczął działać na korzyść inwestora. I w tej części, tu chciałem skończyć tą pierwszą część, pokazując Państwu, czy są te idealne warunki do inwestowania i trochę obnażając, że nawet gdyby były, zaistniały, to dosłownie nie bylibyśmy w stanie z nich skorzystać, bo zwyczajnie by nam przeszkadzało to, że jeszcze nie wiemy, możemy jeszcze poczekać. A więc czekanie to nie działanie i to działanie najlepiej podejmować od razu, ale z planem. No i dlatego tu przejdziemy do drugiej części mojego wystąpienia, czyli dokładnie do tego, od czego powinien zacząć początkujący inwestor. Bo być może Państwo już mają dłuższe, mniejsze doświadczenie. Widzę, że jeden z uczestników zadał nam bardzo konkretne pytanie związane z indeksem MSCI i tego, jaka jest perspektywa. Tą perspektywę zostawię Jurkowi w jego części związanej z rynkiem, a ja skupię się na tym, jak można by w tej swojej części tutaj, jak mógłby ten początkujący inwestor zacząć swoją przygodę z inwestycjami, a w zasadzie swoją podróż, bo to jest długa droga, a jeżeli Państwo już mają więcej doświadczenia, to jak można poukładać swoje inwestycje, żeby czuć się z nimi wygodniej i lepiej. I ja tu chciałem zaprezentować taką piramidę potrzeb inwestora. Ona składa się tak naprawdę z pięciu warstw. To widzą Państwo, że jest pięć, ale tak naprawdę są tam tylko trzy warstwy. No bo na samym dole jest ta poduszka bezpieczeństwa, która szczególnie początkującym inwestorom wydaje się zupełnie niepotrzebna. Wszystko ładują na samą górę, czyli na inwestycje. I w sytuacji, kiedy cokolwiek dzieje się tam nieprzewidywalnego, bo rynek, bo zmiany, bo jakaś zmienność, to wpadają w panikę. Ale to dlatego, że nie mają podstaw tej swojej piramidy inwestycyjnej, a w podstawie jest po prostu poduszka bezpieczeństwa. O tej poduszce jeszcze powiemy w trzeciej części, kiedy będę mówił o tworzeniu portfela przez pryzmat celu, ale drugą częścią tej samej piramidy jest właśnie cała część emerytalna IKE, IKZE, regularne oszczędzanie, coś, co bardzo mocno pomaga zbudować kapitał w dłuższym terminie, szczególnie w oczekiwaniu na te właśnie idealne warunki, bo Państwo już wiedzą, że one nie zaistnieją. Będą różne rzeczy się zdarzały, będą lepsze, gorsze czasy, ale dokładnie ta część regularnego oszczędzania mocno pomaga w tym, żeby zbudować swój kapitał w oczekiwaniu na ten idealny czas. A kiedy już mamy tą podstawę, mamy tą część długoterminową, szczególnie opakowaną w takie produkty jak IKX, czy regularne oszczędzanie, to na końcu jest ta część inwestycyjna. I żeby to Państwo mogli łatwo zapamiętać, pozwoliłem sobie przygotować krótką fraszkę w tym temacie, mianowicie, że można inwestować latami, gdy poduszka za plecami. To trochę tak, jak Państwo na kanapie sobie siedzą i włożą sobie poduszkę pod plecy, to wtedy jest wygodnie, można tam oglądać telewizję czy tam komputer,
W inwestowaniu działa to dokładnie tak samo. Żeby wygodnie i komfortowo sobie inwestować długoterminowo, to warto sobie tę poduszkę pod, może nie pod plecy, ale pod swój własny portfel podłożyć i wtedy rzeczywiście te inwestycje dużo łatwiej udaje się układać. Szczególnie to ważne dla tych bardzo konserwatywnych inwestorów, którym bardzo trudno byłoby przeskoczyć od razu na jakieś bardziej agresywne inwestycje i nawet dla nich część obligacyjna wydaje się agresywna, to też te regularne oszczędzanie i posiadanie tej poduszki bardzo mocno im pomoże. Więc proszę pamiętać, można inwestować latami, gdy poduszka za plecami. I teraz, jakich klasy aktywów to w ogóle u inwestorów takich początkujących, w ogóle co powinno ich interesować? No bo pewnie część z Państwa doskonale wie, że klas aktywów jest kilka. Ja wymienię 6 takich podstawowych. Czyli jest oczywiście ta najbardziej konserwatywna gotówka, potem są jakieś waluty, bardziej lub mniej popularne, tam dolary, euro, funty, franki, korony norweskie. Ale to jest ta najbardziej konserwatywna część, bo potem ta trochę bardziej perspektywiczna co do części, o której my się zajmujemy, czyli zabezpieczaniem wartości pieniądza w czasie, kiedy nie lubimy zbyt dużego ryzyka, to są przede wszystkim te obligacje zarówno skarbowe, jak i korporacyjne. Od nich też dużo zależy, jakie to są obligacje, ale to jest kolejny krok w drodze inwestora, który już ma przynajmniej jakiekolwiek fundusze. O tym, jakie duże to fundusze, to zaraz Państwu powiem. Oczywiście poza tym są także nieruchomości, są bardziej ryzykowne akcje czy surowce, które to z kolei przesunąłbym na, nazwijmy to, te bardziej idealne czasy, kiedy zdobędzie się więcej doświadczenia albo więcej pewności siebie, bo to u inwestorów bardzo potrzebne, szczególnie u tych początkujących. I teraz to, co myślę jest najtrudniejsze dla wielu początkujących inwestorów, to zrozumienie bardzo prostej zależności. Mianowicie, że by zabezpieczyć wartość pieniądza w sytuacji, kiedy nie lubimy dużego ryzyka, trzeba pamiętać, że to, co się sprawdza w krótkim terminie, w długim niekoniecznie musi być dobrym rozwiązaniem. To proszę sobie to skojarzyć dokładnie tak, jak nie wiem, z życiem. Zazwyczaj rozwiązania, które w życiu krótkoterminowo dają dobre efekty, nie sprawdzają się w długim terminie. A te, które doskonale sprawdzają się w długim terminie, no w krótkim terminie niestety nie są zbyt popularne. I teraz w inwestowaniu jest bardzo podobnie, jak Państwo zobaczą, ta część w krótkim terminie, gotówka się może wydawać, te lokaty, wydawać się bardzo bezpieczne, no bo tam na pewno nie będzie straty. Tak w sytuacji, kiedy rośnie inflacja i perspektywy jej obniżenia są dosyć mgliste i dalekie, bycie na gotówce jest niestety jedną z najgorszych inwestycji. No bo po pierwsze czekamy na ten moment, nie wiemy kiedy on będzie, nie mamy żadnego doświadczenia rynkowego, tracimy po prostu dużo czasu. A rozumiem, że doskonale dla przeskakiwania na część bardzo ryzykowną, akcyjną, która może się dynamicznie zmieniać, dla wielu inwestorów może być zbyt dużym wysiłkiem psychicznym i psychologicznym, żeby zrobić taki skok, to jest absolutnie zrozumiałe. I dlatego jest taki krok pośredni, w którym można znaleźć się na przykład na rynku obligacyjnym, no bo są takie czasy, kiedy obligacje dają świetne zyski w tym krótszym okresie, są takie czasy, kiedy obligacje są bardziej zmienne, ale jest na pewno jakaś szansa na to, żeby zrealizować to, czemu jest dokładnie poświęcone to nasze dzisiejsze spotkanie, czyli zabezpieczyć wartość pieniądza, gdy nie lubimy za dużego ryzyka. No bo gdy to ryzyko byśmy lubili, to byśmy wiedzieli, co zrobić. Gdybyśmy nie martwili się o wielkość środków, byłoby nam to bez znaczenia, to moglibyśmy trzymać pieniądze w materacu. Ale jednocześnie, kiedy trochę boimy się ryzyka, nie chcemy ryzykować za dużo, ale z drugiej strony chcielibyśmy oszczędzić te nasze pieniądze przed utratą wartości, no to nie pozostaje nic innego, jak zrobić ten pierwszy krok albo przynajmniej przemodelować ten swój portfel składający się w całości z części bezpiecznej na taką, która daje szansę na uchronienie wartości właśnie przed inflacją. I w tym miejscu wchodzi dla inwestorów, szczególnie początkujących, bardzo ważny element. Mianowicie każdy, ale to każdy, lubi patrzeć, co jest u kogoś innego. Jak Państwo byli na przykład, nie wiem, na potańcówce, to Państwo pewnie pamiętają, że w sensie tam zawsze się patrzy, a tam jak ktoś inny tańczy, jakie kroki, może podpatrzę, może dobre. Jak jest ktoś lubi siłownię, to patrzy, o, jak kolega ćwiczy, tam jakie ćwiczenie, na który mięsień, podpatrujemy. I to jest całkiem zdrowe podejście. Ewolucja uczyniła nas takich, że patrzymy sobie, jak ktoś sobie radzi i staramy się z tego wyciągnąć jakieś wnioski i zrobić tak samo, jak idzie mu dobrze. Niestety,
Z inwestowaniem ewolucja nie miała okazji sobie poradzić i w inwestycjach można śmiało powiedzieć, że nie należy pożyczać inwestycyjnych rad od sąsiada. No trochę tak jak z ubraniem. Państwo widzą różnicę pomiędzy panem z lewej strony, a panem z prawej strony. To myślę, że tak ślepy kret by nawet zauważył różnicę pomiędzy jednym a drugim i pewnie państwo widzą, że jeden to całkiem okej, ubrany, a drugi no taka trochę nowoczesna moda, raczej nie za bardzo. No i teraz, jeżeli powiem państwu, że ten po lewej ma swój własny garnitur, a ten po prawej ma garnitur pożyczony od sąsiada, to państwo się podrapią po głowie i powiedzą, ale po co ubrania od sąsiada pożyczać? To bez sensu, szczególnie, że sąsiad waży 50 kilo więcej, to jakby to nie ma żadnej racji bytu. No i z ubraniami my to doskonale rozumiemy, ale z inwestycjami niestety nie. I ja chcę szczególnie tych państwa, którzy zaczynają swoją przygodę inwestycyjną, na przykład myślą, czy by coś zrobić, żeby tą inflację, o której Jurek wspomniał, jakoś starać się nadgonić, to żeby nie pożyczać inwestycyjnych rat od sąsiada, że sąsiad to coś, nie wiem, kupił kawalerkę, sprzedał pole, kupił akcję jedną i na niej dużo zarobił. To nie są dobre porady. Dla niego być może to było dobre, może miał szczęście, może miał wiedzę, ale na pewno tego typu porady będą dla państwa skutkowały gigantycznym bólem głowy i nie dają żadnych szans na to, że w długim terminie ta strategia okaże się dobra i skuteczna. Stąd też proszę pamiętać, że inwestycja musi pasować do ciebie, a nie ty do inwestycji, dokładnie tak samo jak z ubraniem. Ubranie dobrze pasowało do ciebie, a nie ty do ubrania. W tą stronę raczej nie zmieniamy ubrań. I w związku z tym z inwestowaniem, dokładnie jak z ubieraniem się, to musi pasować do ciebie. Jeżeli przez bardzo długi czas byłeś inwestorem konserwatywnym, byłeś bezpieczeństwo, 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 bo taka inflacja ci nie przeszkadzała, no to czas pewnie wybrać się do sklepu i zobaczyć, jakie są nowe możliwości, bo niestety ta zmiana warunków pogodowych wymusza zmianę ubrań, a zmiana warunków rynkowych, jak na przykład długoterminowa i wysoka inflacja, wymusza zmianę zachowań inwestora, no tak jakbyśmy na zimę zakładali kurtkę raczej, a nie laczki. Jest tutaj też bardzo dobry cytat jednego z pionierów bankowości inwestycyjnej JP Morgana, to dosyć znany człowiek, założył bank, bank się nazywa JP Morgan i dokładnie ten pan powiedział, że żeby zapanować nad pieniędzmi, trzeba najpierw zapanować nad samym sobą. Więc jeżeli są państwo początkującym inwestorem, proszę pamiętać, że to panowanie nad sobą będzie tylko możliwe, kiedy inwestycja będzie dobrze dobrana do państwa, do profilu ryzyka i do tego, z czym wcześniej mieliście do czynienia i powoli wychodzili na te trudniejsze czy bardziej perspektywiczne rynki w dłuższym terminie. Inwestor początkujący musi się też zmierzyć przynajmniej z 5 takimi mitami, które często blokują go przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań. I te 5 mitów chciałbym państwu teraz przedstawić i trochę rozłożyć je na czynniki pierwsze. Mianowicie, bardzo często mówi się, że inwestowanie to hazard. Można stracić wszystkie pieniądze. No a w kontekście tego, o czym my tu mówimy, czyli zabezpieczyć wartość środków, kiedy nie lubimy wysokiego ryzyka, no to by się wydawało, że inwestowanie może łączyć się z takim ryzykiem, że wszystko stracimy. I oczywiście inwestowanie będzie hazardem, ale tylko jeżeli będziemy działali bez planu, pod wpływem emocji, a zazwyczaj pod wpływem tego, że ktoś nam powiedział ze znajomych, który coś tam słyszał, że to będzie dobra inwestycja. Wtedy faktycznie inwestowanie jest jak jazda na deskorolce z Kasprowego, gdy my jesteśmy w laczkach. No to wtedy rzeczywiście to będzie duże ryzyko, ale kiedy mamy plan, kiedy mamy na to pomysł, kiedy ktoś nam był w stanie doradzić, co można by z tym zrobić, to jesteśmy zdecydowanie lepiej zaopiekowani w tej całej sytuacji i wtedy nie ma mowy o sytuacjach, które mogłyby sprawić, że stracimy wszystkie pieniądze zupełnie bez żadnej kontroli nad tą sytuacją. Po prostu musimy mieć jakieś poczucie kontroli, a to rośnie wraz z tym, jak ktoś nam jest w stanie pomóc i udzielić jakichś sugestii. Po drugie, często takim inwestycyjnym mitem dla inwestorów jest to, że żeby inwestować, to trzeba cały czas śledzić rynek. To, o czym Jurek przed chwilą powiedział, no to wymaga ogromnej ilości czasu, ale temu służą zawodowcy, czyli dokładnie te osoby, które zajmują się czy to rynkiem obligacji, czy rynkiem akcji na co dzień. I oni zajmują się tym śledząc te zmiany gospodarcze, zmiany wskaźników, no, śledzeniem wszystkiego, co się na rynku aktualnie dzieje. Ale taki inwestor, który zaczyna swoją przygodę i podróż z inwestycjami, albo który nawet chce zmienić swój portfel inwestycyjny,
nie powinien poświęcać na to ogromnej ilości czasu. Takie 15 minut tygodniowo powinno w zupełności wystarczyć. Jak to jest więcej, to zazwyczaj dla początkujących inwestorów oznacza, że robią za dużo zmian w za krótkim czasie i bardzo często są one nieprzemyślane i pod wpływem emocji. Trzeci mit to szczególnie dla inwestorów bardziej konserwatywnych, którzy przez bardzo długi czas byli głównie związani z lokatami, no to oni nawet by zainwestowali, ale no, trzeba najpierw przeczytać mnóstwo książek, zdobyć całą tą wiedzę i dopiero wtedy będzie można zacząć. Czyli takie zdobycie całej wiedzy z wielu książek miałoby sprawić, że będziemy skutecznymi inwestorami. Oczywiście książki są bardzo wartościowe i ja gorąco zachęcam do czytelnictwa, szczególnie, że w Polsce tam słabo z tym naszym czytelnictwem, ale jeżeli chodzi o rozpoczęcie swojego inwestowania, to ja ze swojej strony, przy swoim 18-letnim doświadczeniu już z inwestowaniem, powiedziałbym, że na początek wystarczy książka Psychologia inwestowania Pringa, to taka krótka książeczka o tym, jak można myśleć o swoim inwestowaniu i że tak naprawdę prawdziwy problem jest raczej w głowie, a nie w rynku, w inwestycjach czy w czekaniu na ten idealny moment. To od tego wystarczy zacząć, a potem Państwo zobaczą, że praktyka jest wbrew pozorom dużo bardziej ucząca niż książki, które mogłyby się na pierwszy rzut oka wydawać, że są najważniejsze i tam jest cała wiedza inwestycyjna. Czwarty mit uwielbiam najbardziej, bo inwestowanie jest dla bogatych, trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby zacząć, jak będę miał te miliony. No, niestety rzadko, mało kto się zrobił, czy mało kto został milionerem trzymając lokaty, ale jak wtedy będę miał dużo pieniędzy, to zacznę. No, inwestowanie jest wbrew pozorom dla każdego. Większe środki oczywiście dają większe możliwości, zaraz o tym powiemy przez pryzmat portfela, ale żeby zacząć wystarczy tak naprawdę 100 zł. To nawet Jurek, to pytanie o Ciebie, żeby wejść w portfele inwestycyjne w BNP, jaki jest pułap potrzebny dla inwestora? Paweł, jeśli chodzi o bank BNP Paribas Polska, jest mnóstwo rozwiązań, tak samo jak pewnie się nasi widzowie i słuchacze domyślają, rozwiązań jest co najmniej kilka. Jeśli rozmawiamy o portfelach, do których my jako biuro maklerskie BNP Paribas możemy doradzać i proponować zmiany alokacji pomiędzy akcje, obligacje, dostosowywać proporcje, takie rozwiązanie jest dostępne od 50 tysięcy złotych. Natomiast w kontekście tych tematów, które teraz poruszyłeś, czyli że inwestowanie portfelowe, myślenie średnio-długoterminowe, zmiana wag ryzyka, już można to zastosować według mnie od kwoty 10 tysięcy złotych i wtedy klient bardzo niskim kosztem transakcyjnym jest w stanie sobie zbudować długoterminowy, świetny portfel na dobre i złe czasy. A tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o takie początkowe, pierwsze kroki z inwestowaniem, ja myślę, że przejście przez najprostsze istniejące produkty na rynku, jak fundusze inwestycyjne, które dają możliwość już ekspozycji na mocno zdywersyfikowany portfel, również jest dobrym rozwiązaniem dla klienta, który nie ma doświadczenia i nie ma czasu, nie ma być może możliwości, by podążać i śledzić za wszystkim, co się wydarza na rynku. Więc każdy z tych produktów, o których powiedziałem, teraz nie chcę robić wykładu, co jest możliwe, co jest dostępne na półkach, natomiast każdy z tych produktów musi być dostosowany do tego, czy klient ma czas, wiedzę, czy ma zacięcie, ma zainteresowanie do śledzenia rynków i de facto również jakim kapitałem dysponuje. Także jak sobie można wyobrazić, odpowiedziałem na to pytanie, to zależy. Tak, to ulubiona odpowiedź wszystkich analityków, to zależy, ale sami Państwo słyszeli, że w sensie od tych mniejszych kwot są inne rozwiązania, większych, inne rozwiązania i to dokładnie to, co ja mówiłem wcześniej, że czy to jest tutaj napisane, że większe środki dają większe możliwości, ale od nawet mniejszych środków spokojnie można zacząć swoje zmaganie z inflacją, w tym przypadku nawet tym 17-procentowym, jaki mamy obecnie. Ostatni mit to to, że jak już zdobywamy część wiedzy, to myślimy, że inwestowanie jest proste i łatwe.
No i to tak oczywiście nie jest, bo gdyby było inwestowanie proste i łatwe, to wszyscy by zajmowali się tylko inwestowaniem. Ja lubię dużo bardziej określenie, że inwestowanie jest jak nauka jazdy samochodem. Na początku oczywiście jest trudniej. Państwo pamiętają, jak się uczyli jeździć samochodem, tam skoordynować tą kierownicę, kierunkowskazy, wycieraczki, gaz, hamulec, sprzęgło czy zmianę biegów. Na początku było trudno. Tak samo z inwestowaniem. Na początku jest trudno, bo jest dużo rzeczy naraz, ale z czasem przychodzi to dużo, dużo łatwiej. Trochę tak wyobrażam sobie, że osoby, które mówią, że inwestowanie jest trudne i nie sposób się tego nauczyć, to tak jakby mówiły, że jazda samochodem jest taka trudna, nie da się tego nauczyć. To jest tyle rzeczy naraz, że tego się nie da ogarnąć, ale jakoś tyle ludzi jeździ tymi samochodami. No i oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no ale są wypadki. No pewnie, że tak, bo jak idziemy i pieszo, też możemy się potknąć i przewrócić, więc też będzie wypadek, choć jesteśmy najbardziej konserwatywnym uczestnikiem drogi, bo idziemy tylko pieszo. A tylko z zazdrością wtedy patrzymy na tych, którzy jeżdżą samochodem i myślimy sobie, jak oni szybko dochodzą do założonego celu. No i ja w tym miejscu, przy tym piątym micie, już ostatnim, chciałem Państwu powiedzieć, że nie ma się co bać. Są nowe, dla niektórych inwestowanie jest dla niektórych nowym rozwiązaniem, nowym podejściem, ale jest dokładnie tak jak z tą jazdą samochodem. Trzeba się po prostu tego trochę nauczyć, a potem już jak to wejdzie w prawe, będzie dużo łatwiej funkcjonować. I w ostatniej części, trzeciej, gdzie chciałbym Państwu pokazać, jak można spojrzeć na portfel przez pryzmat celu inwestycyjnego i przez pryzmat kapitału, którym dysponujemy, chcę jeszcze zrobić małą zagadkę. Mianowicie, Państwo sobie wyobrażą, że jesteśmy teraz w kasynie. Kasynie, pokręciliśmy się pomiędzy różnymi stołami, gdzieś tam pobawiliśmy się w jedną gierkę, w drugą gierkę. No i został nam ostatni żeton o wartości 5 zł. Mamy już wychodzić, mają Państwo wychodzić, ale widzą Państwo przy wyjściu takiego jednorękiego bandytę. Takiego tutaj, co jest taki do ciągnięcia albo do klikania guzika. Państwo wrzucają tą monetę, ciągną, czy tam klikają, łubudubu i bam, 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 lecą te pieniądze. Wygrali Państwo. Pytanie brzmi, co Państwo robią z tymi pieniędzmi? Co robisz z tymi wygranymi przed chwilą pieniędzmi? Jurek, a co ty byś zrobił? Ja się wyciszam. Jestem osobą bardzo praktyczną, czyli że w pierwszej kolejności bym nie wszedł do kasyna, a jak już wygrałem, skoro wygrałem w tym scenariuszu, to na pewno bym odcinał kupony, czyli że maksymalizując zysk, wziąłbym wszystko, co wygrał i wyszedł, żeby nie zaryzykować tej kwoty na kolejne granie. Także no, ja jestem złym przykładem, jeśli chodzi o hazard. Stalowa, silna wola Jerzy Nikorowski, od dzisiaj będę jak cię nazywał. Większość z Państwa myślę, że byłaby zdecydowanie mniej skłonna do wyjścia z kasyna i mówienia wygrałem. Większość ludzi w sytuacji takiej, kiedy wygrali, raptem mówi, to jest znak. Ja teraz muszę wrócić i jeszcze grać, bo wygram więcej. Oczywiście nic bardziej mylnego. To są te wygrane pieniądze, jak i pieniądze, które mają Państwo na koncie, czy w inwestycjach, czy w lokacie, czy w obligacjach, są dokładnie tymi samymi pieniędzmi. Ale w naszej głowie te pieniądze wygrane w kasynie są innymi pieniędzmi na przehulanie, na rozdanie i oddanie dla kasyna. I teraz w tym miejscu chciałem Państwu powiedzieć, że inwestowanie wymaga takiego podzielenia w naszej głowie szufladek na różnego rodzaju pieniądze. Powinny być środki dokładnie na tą poduszkę bezpieczeństwa, na emerytalny filar i na ten takie agresywne, ofensywne zakłady z rynkiem. To jest dokładnie nawiązanie do tej piramid potrzeb inwestora, czyli na początku była poduszka, a potem była część emerytalna, a potem były inwestycje i w każdym z tych miejsc jesteśmy w stanie powiedzieć, że taka część na przykład obligacyjna może spokojnie znaleźć swoje miejsce. I pokażę Państwu to na przykładzie. Ten pierwszy portfel, czyli ta poduszka finansowa, to dokładnie miejsce, gdzie oczywiście w zależności od tego, gdzie pracujemy, czy jesteśmy bardziej urzędnikiem, czy bardziej freelancerem, to tyle tej poduszki powinniśmy mieć, ale ta poduszka powinna być bezpieczna. I ta poduszka, w zależności od tego, ile tam tych naszych miesięcznych pensji, przychodów, wydatków, co sobie tam ustalimy, ta wysokość środków powinna być zainwestowana bezpiecznie. I tutaj spokojnie takie obligacje skarbowe, tak jak widzą Państwo po prawej stronie, fundusze pieniężne, nawet lokata czy jakieś waluty spokojnie znajdą swoje zastosowanie. I to pokazuje, że ten element obligacyjny w tym przypadku jest uniwersalny do zastosowania. W drugiej części, czyli w tym portfelu emerytalnym,
Ja u siebie nazywam to portfel Reborn, bo mam nadzieję, że ty na tej emeryturze w końcu będę miał czas odpocząć i się zrelaksować, to ten portfel emerytalny już powinien być zbudowany z tych najbardziej emerytalno-przyjaznych rozwiązań, czyli dokładnie tych IKX, ale tam zdecydowanie lepiej przyjąć taką strategię rdzenia i satelit. Rdzenia, gdzie sobie wybraliśmy jakąś naszą główny kierunek inwestowania. Tu mogą być na przykład te długoterminowe obligacje, albo jeżeli ktoś jest bardziej skłonny do ryzyka, to ta część ryzyka związana z rynkiem akcyjnym. Ale gdzieś po drodze są jeszcze jakieś satelity, które sobie powybieraliśmy, które mają dać nam wyższą stopę zwrotu. Tą wyższą stopę zwrotu, która w tym długim terminie będzie realizowała nasz najważniejszy cel, czyli dokładnie możliwość przejścia kiedyś tam w przyszłości z naszych oszczędności na spokojną emeryturę, a na naszych warunkach i na naszych zasadach. I to jest tak naprawdę ta drugi poziom tej naszej całej piramidy, a trzeci, czyli te inwestycje, no to oczywiście to jest miejsce, gdzie mogą być spokojnie dużo bardziej agresywne zakłady, można zainwestować też większe, mniejsze środki. Istotne jest tylko to, że w tym przypadku jest miejsce na takie rzeczy jak czy to akcje, czy obligacje korporacyjne, takie, które dadzą nam wyższą stopę zwrotu, albo jakieś certyfikaty, czy lokaty strukturyzowane, no coś, co z biegiem czasu ma szansę zarobić dla nas dużo, dużo więcej. Te trzy portfele służą nie temu, żeby to było najlepsze zainwestowanie, najbardziej optymalne. Te trzy portfele służą temu, żeby Państwo byli w stanie wytrzymać ze swoimi inwestycjami, żeby nie było jak w tym kasynie, gdzie jak raptem wygraliśmy, to jesteśmy skłonni rozhulać nasze pieniądze, bo to są zupełnie inne środki. Ten podział sprawia, że utworzenie Państwa portfela przez pryzmat celu, czy poduszka, czy emerytura, czy inwestycje, są Państwo dużo łatwiej w stanie dobrać, co ja chcę w tym miejscu osiągnąć i jakie ja chcę faktycznie, żeby to cele spełniło w moim założonym planie inwestycyjnym. Ale, i tu już będzie mój przedostatni slajd, ale niektórzy wolą patrzeć na swoje portfele przez pryzmat kwoty. Ja też mam dla Państwa przygotowane takie trzy kwoty, dokładnie trzy kwoty związane z wartością portfela, jak można wtedy patrzeć na swoje pieniądze. Użyłem te trzy portfele z taką nazwą jak portfel na start, gdzie jest powiedzmy do 100 tysięcy złotych, gdzie tam przede wszystkim strategia to regularne zakupy, trzymanie się swojego planu. Z przymierzeńcami naszymi jest to, że jest wszystko płynne, a największe pułapki to to, że chcemy szybko dojść do milionów i tam właśnie często podejmujemy niewspółmierne ryzyko. Jeżeli mamy już większy kapitał, to ja ten portfel nazwałem młody byk i to logarytmiczna skala kapitału wtedy kończy się na mniej więcej milionie złotych, czyli od 100 tysięcy do miliona. Wtedy ta najważniejsza strategia to aby nie robić nerwowych ruchów, trzymać się mocno założonego celu z góry i korzystać z tego, co jest dalej naszym sprzymierzeńcem, czyli płynności, dostępnością inwestycji. To jest naprawdę duża możliwość, tak jak już Jurek powiedział, jest więcej dużo możliwości, kiedy mamy większy trochę kapitał, ale też do niego dochodzimy z czasem. Ta największa pułapka to brak tej dywersyfikacji i myślenie tylko, że teraz w jedną rzecz ustrzelę i szybko stanę się milionerem albo wielomilionerem. Najtrudniej, proszę Państwa, z pieniędzmi jest jak z dziećmi, czyli jak są większe, to jest trudniej, bo to łączy dzieci i pieniądze. Małe dzieci, mały problem, duże dzieci, duży problem. Z pieniędzmi jest tak samo, małe pieniądze, mały problem, duże pieniądze, duży problem. I ja ten mój portfel ostatni nazwałem milion plus. Jak mają Państwo kapitał większy, to wtedy najważniejsza strategia to łyżeczką, a nie chochlą, czyli spokojnie dobierać te inwestycje tak kawałkami, żeby się nie zachłysnąć i jednocześnie nie popełnić większego błędu. Ale też wtedy no, największym sprzymierzeńcem jest to, że mamy wszystko do dyspozycji, a jednocześnie część z tych rzeczy już niestety jest trudna do kupienia i sprzedania po akceptowalnej cenie, bo wielkość środków jest naszą największą pułapką. Przy czym praktycznie w każdym z tych portfeli i tym najmniejszym gdzieś tam zaczynającym się od 50 zł, kończącym na 100 tysiącach, tym największym, warto pamiętać, że każdy z nich daje możliwość wejścia na rynek akcyjny, na rynek obligacyjny, po prostu na rozpoczęcia swojej przygody z inwestycjami nie tylko w części konserwatywnej, ale w części bardziej konserwatywnej, ale dalej giełdowej. Bo
Myślę, że rachunek maklerski, który w każdym z tych przypadków tych portfeli, i tym poduszkowym, i tym emerytalnym, i także tym chce być bogaty, czyli tym trzecim portfelu, a także niezależnie od wielkości środków, ten rachunek maklerski warto traktować trochę jak lokatę. To jest narzędzie. Dokładnie tak jak ten tu znany Warren Buffett, bo żadna szanująca się prezentacja inwestycyjna nie może pominąć Warrena Buffetta. Więc ja chcę Państwu powiedzieć, że ten rachunek maklerski, możliwość inwestowania przez rachunek maklerski na giełdzie, to jest dokładnie takie samo narzędzie jak lokata. A trzeba tylko pamiętać, że w przypadku posiadania rachunku maklerskiego, giełda to miejsce przepływu pieniędzy. Od aktywnych inwestorów do cierpliwych. A między innymi tą cierpliwą część realizuje całe spektrum inwestycji związanych z obligacjami, które w perspektywie czasu mają szansę zarobić dla inwestora dużo stabilniej i z dużo większą szansą, że inwestor dotrwa do końca tej inwestycji. I myślę, że na tym tą swoją część bym skończył, jednocześnie mówiąc Państwu, że bardzo gorąco dziękuję za uwagę i pytając, czy mają Państwo jakieś pytania. Bo tutaj mam taki podgląd, żeby zobaczyć, czy Państwo o coś zapytali i widzę już, zanim przekażę głos Jurkowi, Jurek się może przygotować do tego, ja od razu powiem Państwu, że te pytania można zadawać tam przez opcję zadaj pytanie prowadzącemu. I pyta jeden z uczestników, czy w inwestycyjnym, ale nie spekulacyjnym portfelu jest miejsce na kryptowaluty? Czy BNP w jakimkolwiek ujęciu oferuje ekspozycję na krypto? To co do ekspozycji BNP, to myślę, że Jurek najlepiej odpowie, aczkolwiek wydaje mi się, że znam odpowiedź, choć nie będę uprzedzał faktów. Ja powiem, czy odpowiem na tą pierwszą część pytania, czy w inwestycyjnym, a nie spekulacyjnym portfelu jest miejsce na kryptowaluty? Jeżeli Państwo widzieli tę piramidkę, czyli w sensie ta poduszka, część emerytalna, regularna, inwestycje, tam na górze moim zdaniem jest miejsce na wszelkiego rodzaju inwestycje. Od kryptowalut, przez dzieła sztuki, na zabytkowe samochody, na zabytkowych samochodach kończąc. Przy czym kwestią jest, ile tego w tym portfelu powinno być i moim zdaniem to raczej powinny być małe procenciki, czyli raczej poniżej 5%, to jest to miejsce na tego typu ekscesy. No i oczywiście łatwo sobie Państwo wyliczą, że jeżeli ten używany samochód lub dzieło sztuki ma stanowić mniej niż 5% Państwa portfela, to Państwo wiedzą, no jak drogi ten muzealny samochód, czy też jak dużo tej kryptowaluty mogą sobie Państwo pozwolić. Ja myślę, że to nie tędy jest droga do zostania spokojnym rentierem i milionerem, tylko raczej wybieranie tych aktywów, na których doskonale się znamy i których mamy pewność, że będą dłużej funkcjonowały niż na przykład tylko kilka lat. Z mojej strony to wszystko, bo chyba widzę, że pytań więcej na razie do mnie nie ma, ale jeżeli Państwo będą mieli, śmiało można zadawać pytania, ja będę miał podgląd na czat, więc potem jeszcze po części Jurka pewnie wrócimy do pytań. A więc ja teraz tu muszę tylko kliknąć, aby oddać ekran i już przekazać głos Jurkowi. Kończąc płynnie, przechodząc z Twojej części do części biura maklerskiego, dodam jeszcze do ostatniego pytania klientów o kryptowalutach. Nasze nastawienie jest bardzo zbliżone do tego w momencie, jak Paweł pokazywał slajd o kasynie. W przypadku kryptowalut traktujemy to również jako zjawisko hazardu, a nie inwestowania. A moja rada, serdeczna rada właściwie klientom czy potencjalnym klientom jest taka, że w momencie, jeśli nie wiemy, co kształtuje cenę aktywa, co wpływa na przyszłe zachowanie tej ceny, to tego nie dotykamy. W tym czasie będę chciał Państwu udostępnić swój ekran, tak żebyśmy mogli przejść do części rynkowej. I tylko będę chciał prosić o potwierdzenie Ciebie, Paweł, czy dobrze mnie widać i słychać. Wszystko super. Perfekt. Więc ruszam z opisaniem tego, w jaki sposób my jako biuro maklerskie w obecnym otoczeniu gospodarczym, makroekonomicznym podchodzimy do rynku. Moja część, postaram się krótko, moja część będzie składała się z czterech elementów. Otoczenie rynkowe, nasze prognozy, nasza ocena analityczno-makroekonomiczna sytuacji.
opiszę, w jaki sposób można spróbować zbudować portfel inwestycyjny, uwzględniając te czynniki makroekonomiczne i rynkowe. Spróbuję odpowiedzieć na to, czy czwarty kwartał jest dobrym, czwarty kwartał tego roku oczywiście, jest dobrym momentem na to, żeby kupować instrumenty związane czy z rynkiem akcji, czy z rynkiem obligacji, bądź inne, i porównać te możliwości do tego, co jest do uzyskania na rynku lokat. Więc drodzy Państwo, w jaki sposób oceniamy perspektywy polskiego PKB, czyli że tej dynamiki gospodarczej, dynamiki tego, jak przedsiębiorstwa krajowe będą wypracowywały przychody, zyski w nadchodzących kwartałach. Nie jest to wielką tajemnicą, że nasze założenia są raczej pesymistyczne. Zakładamy, że dołek koniunkturalny, czyli ten moment, w którym gospodarka osiągnie dno, jeszcze jest przed nami. Przewidujemy, że dołek koniunkturalny powinien mieć miejsce na początku następnego roku, czyli że pierwszy kwartał 2023 roku będzie tym momentem, gdzie parametry, już twarde statystyczne parametry, mogą zanotować ujemne odczyty. Od tego momentu również zakładamy, że trwanie w tych ujemnych kategoriach będzie miało krótki czas. Potem bardzo szybko w kształcie litery V, a nie U, wychodzimy z tej recesji w przeciągu jednego bądź dwóch kwartałów. Również zakładamy, że już w 2023 roku dynamika PKB będzie powyżej 2% i będzie w trajektorii wznoszącej w kolejnych kwartałach. Co jest bardzo ciekawe w chwili obecnej, co najbardziej nurtuje i konsumentów, i inwestorów, to jest dynamika inflacji. Inflacja w takim slangu branżowym, jeśli chodzi o rynki, o analizy ekonomiczne, nazywana jest CPI, czyli że wskaźnik inflacji konsumenta. I również podobnie jak w przypadku PKB, te najgorsze przewidywane odczyty inflacji według nas powinny mieć miejsce na początku następnego roku. Związek to ma z wieloma czynnikami, również w tym te tarcze, te osłonowe działania rządu, które zostały zapowiedziane i wdrożone, być może będą wygasały, być może będą miały coraz mniejszy efekt, dlatego że ceny już zdążyły się zakotwiczyć na tych bardzo wysokich poziomach. Również z uwagi na całkiem pokaźną, mocną presję płacową w polskich przedsiębiorstwach, plus bardzo, i to bardzo mocne osłabienie złotego względem i euro, i USD. Suma summarum będzie się składała na to, że na początku następnego roku powinniśmy zaobserwować szczyt dynamiki inflacji. W związku z tym, że inflacja będzie rosła, przewidujemy, że Narodowy Bank Centralny, jeśli chodzi właśnie o stopę referencyjną, będzie próbował hamować wzrost inflacji poprzez podnoszenie stopy procentowej referencyjnej maksymalnie do poziomu 8% w tym cyklu zacieśniania gospodarczego, z czym na koniec obecnego roku przewidujemy, że ten poziom powinien zbliżyć się do 7,5%. Owszem, te działania banku centralnego, czy będą skuteczne, wszyscy jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć, że będą, o ile po stronie fiskalnej, czyli że po stronie rządowej, nie będzie to się wiązało z dodatkowymi wydatkami, czyli że napędzaniem dostępu pieniądza na rynek, napędzaniem większych wydatków konsumpcyjnych, co będzie sprzyjało inflacji. Więc na tę chwilę nasza prognoza uwzględnia tylko te elementy, o których wiemy na dzisiaj i które w największym prawdopodobieństwie mogą zaistnieć w krótkim czasie. Więc ujmując te wszystkie prognozy w perspektywie, w ujęciu tabeli, Państwo widzą, że nasza prognoza co do dynamiki PKB na koniec obecnego roku jest na poziomie 3,5% i tutaj do tego poziomu z dużą dozą pewności już się zbliżamy, ponieważ pierwsza połowa roku była bardzo pozytywna. Polska gospodarka wykazała się po raz kolejny dużą odpornością, również z uwagi na bardzo mocną kondycję konsumenta,
co z kolei już będzie miało, będzie na wyczerpaniu również i po stronie przedsiębiorstw, i po stronie konsumenta w roku kolejnym, czyli spodziewamy się zejścia dynamiki w całym następnym roku na poziomie PKB do 1%. Jeśli chodzi o inflację, spodziewamy się, że w obecnym roku, uwzględniając niskie odczyty inflacji na początku roku i wysokie odczyty inflacji na koniec roku, średnioroczna inflacja będzie zbliżała się do poziomu 14%, a w roku kolejnym, uwzględniając duży skok na początku roku, zakładamy mocne zejście na koniec 2023 roku do poziomu 13%. Przesłanek do tego jest wiele. Przede wszystkim wysoka baza statystyczna, dlatego że już będziemy wchodzili w połowie następnego roku w chwilę, w której inflacja jest bardzo wysoka już teraz. Z bardzo istotnych elementów, na które chcę zwrócić uwagę Państwu, to jest ostatnia linijka w tej tabeli. To jest kurs euro-złotego. Również zakładamy, że w ślad za osłabiającą się gospodarką, za wysoką inflacją, proszę mi wybaczyć nieco chaotyczną polityką monetarną i gospodarczą, w ślad za tym złoty będzie się osłabiał i ten zasięg osłabienia szacujemy na poziomie 5 zł za 1 euro, co będzie miało miejsce, co będzie później skutkowało i przekładało się na odwrócenie tej tendencji już w roku kolejnym, kiedy gospodarka stopniowo zacznie się poprawić i wychodzić ze spowolnienia. Żeby nie było, to ta dyskusja, mój monolog, żeby nie opierał się tylko i wyłącznie na prognozach naszego banku, naszego biura maklerskiego, połączyliśmy to zestawienie również z tym, w jaki sposób rynek, czyli że inne banki, inne instytucje finansowe widzą makroekonomię. No i te dynamiki są spójne. Proszę zwrócić uwagę, że ostateczny poziom odczytu, czy inflacji, czy PKB może być różny, natomiast najważniejsze jest kierunek, w którym czy inflacja, czy PKB mogą się znaleźć. Więc co do dynamiki PKB, rynek zakłada, że kolejny rok może być nieco lepszy niż nasze założenie, więc my jesteśmy w tym momencie bardziej ostrożni. Natomiast jeśli mówimy o inflacji, rynek zakłada, że ta inflacja będzie dużo niższa. Co do tego, co do inflacji jesteśmy bardzo sceptyczni, żeby mogła zejść już w 2023 roku do poziomu tylko 10%. Stopa referencyjna Banku Centralnego na ten moment, konsensus rynkowy obejmujący wszystkie banki, tak jeszcze raz podkreślę, krajowe i zagraniczne, zakłada stopę referencyjną na koniec obecnego roku na poziomie 7,1%, przepraszam, i stopniowe obniżenie stopy referencyjnej w kolejnym roku, co również na ten moment wydaje się mało realistycznym scenariuszem, biorąc pod uwagę dynamikę inflacji we wrześniu. Idąc dalej, już mówimy o tym, w jaki sposób tą makroekonomię, czyli że tendencje spowalniającej gospodarki, rosnącej inflacji, rosnącej stopy referencyjnej przełożyć na portfel inwestycyjny, w jaki sposób poukładać inwestycje w portfelu, czy poprzez fundusze inwestycyjne, czy poprzez certyfikaty strukturyzowane, czy poprzez rachunek maklerski. Diagnoza jest następująca. Jesteśmy w dołku cyklu gospodarczego, jesteśmy bliżej początku dołku, bo tak jak powiedziałem, spodziewamy się kulminacji złych informacji na początku następnego roku, co wskazuje na to, że jest to świetny moment, żeby już wychodzić stopniowo z skumulowanej gotówki, o ile taka gotówka jest skumulowana w przypadku poszczególnej osoby, poszczególnego inwestora, i to jest odpowiedni moment, żeby zacząć budować portfel inwestycyjny w obligacjach, czyli instrumentach, które wypłacają kupony. Ma to bardzo duże uzasadnienie matematyczne, ponieważ jest to instrument, który dyskontuje stopę referencyjną, dyskontuje możliwą inflację i dostosowuje swoją rentowność do tego, na jakim poziomie jest stopa referencyjna i inflacja. Czyli że to dwa elementy, które są ze sobą związane. Mówiąc wprost, gdybyśmy byli w innym momencie cyklu gospodarczego, czyli że gdybyśmy byli w momencie ożywienia na poziomie
polskich przedsiębiorstw, byłby to dobry moment wchodzenia na rynek akcji, czyli budowania mocniejszej pozycji, większej części portfela przeznaczania na akcje. Gdyby to był moment, kiedy już hossa trwa długo i już rynek wykazuje oznaki przegrzania, czyli że tutaj już rozmawiamy o końcówce 2021 roku, byłby to bardzo dobry moment na kupowanie surowców, co było świetną strategią właśnie na początku tego roku. No i w ostatnim okresie, jeśli chodzi o kilka miesięcy, które były przed nami, okres był dosyć interesujący, żeby posiadać gotówkę, czyli że de facto inwestować w lokaty. Więc definicja tej współzależności do tego momentu, w którym jesteśmy, jeszcze raz powtórzę, wskazuje na to, że spadające PKB, rosnące stopy procentowe, osiągamy szczyt stóp procentowych banku centralnego. Jest to dokładnie ten moment, w którym książkowo, merytorycznie należy budować portfel z obligacji. I tutaj z ciekawości zadam pytanie do Ciebie, Pawle. Nasz slajd jest dosyć uproszczony, ponieważ uwzględniliśmy tradycyjne instrumenty, jak akcje, obligacje i różne sektory w tych kategoriach. Natomiast jak myślisz, w którym miejscu moglibyśmy umieścić inwestycje typu waluty, nieruchomości, czy byśmy się znaleźli w dobrym momencie dla tej kategorii inwestycyjnej? Bardzo ciekawe pytanie, bo nieruchomości i waluty to w sumie takie odwrotne, bym powiedział, zależności, a na przykład dzieła sztuki, czy te takie jakieś numizmaty albo inne kryptowaluty, takie naprawdę wymyślne rzeczy, to też bym umieścił gdzie indziej. Ja myślałbym, że jest część rzeczy takich właśnie naprawdę unikalnych, które teoretycznie pasują wszędzie, tak jak te dzieła sztuki, ale już na przykład takie nieruchomości, no to bardzo podobnie do surowców bym przypisał, więc jakby one by pewnie były no, raczej dalej nieobecnie, a z kolei ta część walutowa myślę, że też by się podzieliła w ten sposób, że warto mieć tam gdzieś twarde waluty właśnie w tym dołku cyklu koniunkturalnego, a takie waluty jak polski złoty na przykład, gdzieś tam, kiedy jesteśmy bliżej szczytu, kiedy ten nasz rozwój jest szybszy niż obecnie. Stąd też to chyba jest takie dobra odpowiedź, tak jak w swoim stylu, to zależy, ale jednocześnie pokazująca, że nie ma sensu czekać, w sensie, że to czekanie, bo kiedyś będzie, kiedyś wymyślę, kiedyś znajdę, z punktu widzenia inwestora, jest de facto tylko przyznaniem się, że ja w tym momencie nie wiem, co zrobić i nie wiem, na co czekam. A spektrum inwestycyjne jest na tyle szerokie dla każdego inwestora z nawet średnim wysokości portfelem, że zawsze znajdzie coś, w co powinien zainwestować swoje środki i to najlepiej tym tą strategią z salami, czyli regularnie, spokojnie budować ten portfel, bo trafienie idealnie w dołek, żeby potem było tylko więcej, po prostu w żadnej klasie aktywów się nie uda. Dzięki, Paweł. Dodam tylko jeszcze swoje przemyślenia, że jeśli chodzi właśnie o rynek nieruchomości, to faktyczne inwestowanie w wartość budynku, czyli że nieruchomości sensu stricte jako aktywa, to owszem surowce, natomiast jeśli chodzi o te nieruchomości, które zwykły Kowalski pewnie lubi kupować pod wynajem, no to tutaj bym nawet spróbował je przypisać również do obligacji, ponieważ one wypłacają ten taki kupon, rentę w postaci comiesięcznych czynszy. Także przechodząc do kolejnego slajdu, podsumuję również nastawienie biura maklerskiego do obecnego rynku. W komunikacjach, które przekazujemy naszym klientom podczas spotkań czy poprzez regularne alerty, wiadomości przekazywane klientom usług doradczych, przekazujemy dzisiaj nastawienie takie, że nasza rekomendacja jest taka, by akcje w portfelu nie doważać. Oznacza to fakt, że przewidujemy, że polskie przedsiębiorstwa, czy w ogóle przedsiębiorstwa szerzej na rynkach rozwiniętych w nadchodzących miesiącach, kwartałach no będą w słabszej kondycji, będą mniej inwestowały, będą mniej generowały zysków, więc mając do wyboru w portfelu inwestycyjnym, czy przeznaczyć część na akcje, czy część na obligacje, uważamy, że poprzez niedoważanie akcji automatycznie większa część portfela powinna być przeznaczona na instrumenty konserwatywne, bezpieczne, co oznacza obligacje. Z kolei jeśli już mówimy o obligacjach, czyli o tej części większej portfela, którą teraz uważamy jako słuszną,
Widzimy, że większy sens jest kupowania obligacji o średnim duration. To jest taka zagwozdka, jak Państwu wytłumaczyć, co to znaczy średni czas trwania portfela. W języku prostym oznacza to, że jeśli poszczególni inwestorzy już kupują obligacje i te obligacje są o stałym kuponie, czyli że kupon jest znany od samego początku nabycia obligacji, powinna to być obligacja z zapadalnością do 4,5-5 lat maksymalnie, ponieważ każda inna obligacja będzie generowała, jeśli chodzi o dłuższy okres zapadalności, większe ryzyko i ona jest bardziej wahliwa, bardziej zmienna, ale również taka transakcja, taka inwestycja jest racjonalna i uzasadniona. W przypadku obligacji o mniejszych zapadalnościach, niższych, ten potencjał zysku jest ograniczony, dlatego że czas trwania tej obligacji jest niski i poziom rentowności jest odpowiednio obniżony. Natomiast również uważamy, że nawet nabycie obligacji o najniższych, czasach trwania, o najniższym terminie zapadalności jest dobrym rozwiązaniem w chwili obecnej. Natomiast to optymalne to jest ten okres do 5 lat. Więc w jaki sposób budujemy portfele inwestycyjne w chwili obecnej? Budujemy poprzez zaadresowanie tego, że każdy klient jest indywidualnością. Bardzo, bardzo ładnie Paweł zaznaczył w swojej części, że nie należy kopiować, porównywać inwestycji wszystkich klientów i robić imitację tych samych portfeli przez różne osoby, dlatego że każdy klient, każdy inwestor ma różną tolerancję na ryzyko. Ma różne ograniczenia finansowe, ma różne plany życiowe, więc to wszystko, te ograniczenia, preferencje, podejście do życia definiuje, czy klienci są konserwatywni, czyli że nie tolerują ryzyka, czy klienci są dynamiczni, czyli że wolą, mają możliwość zaakceptowania dłuższej inwestycji, czyli długoterminowej inwestycji, albo zwyczajnie mają tak dobrą wiedzę na temat rynków finansowych, na temat tego, w jaki sposób się zachowuje portfel inwestycyjny, że wahliwość, tak zwane ząbkowanie wykresów góra-dół nie wywołuje negatywnych emocji. Czyli że każdy portfel jest dostosowany do tego, jak wygląda tolerancja na ryzyko, jak wygląda sytuacja indywidualna klienta. I w chwili obecnej uważamy, że klienci nieakceptujący ryzyka nie powinni inwestować w akcje więcej niż 4%. To jest nasze zalecenie oczywiście. Decyzja klienta jest w jego rękach. Klienci, którzy są o krok bardziej tolerancyjni dla rynku zmienności, dla rynku akcji, nie powinni przeznaczać więcej niż 15% portfela w instrumenty ryzykowne, czyli bardziej dynamiczne, a lwią część cały czas rynek obligacji. Przy klientach, którzy wykazują większą skłonność do akceptacji ryzyka, czyli klienci zrównoważeni i dynamiczni, tutaj proporcja kształtuje się na poziomie 30-40%. Jeszcze raz podkreślę, to są zalecenia, które wskazują na to, że portfel klienta powinien być dostosowany do sytuacji makroekonomicznej, ale co jest najważniejsze, że w ramach tych części, czyli że akcje, obligacje, każda z tych części powinna być bardzo mocno zdywersyfikowana, czyli że generować jeszcze mniejsze ryzyko, dlatego że nie obstawiamy jednego instrumentu, jednej inwestycji, tylko obstawiamy cały spektrum, koszyk, zarówno akcji, i koszyk obligacji w ramach tych właśnie wykresów, które przedstawimy. Ciekawostką, którą chciałem się podzielić dzisiaj z Państwem, jest to, w jaki sposób reagują poszczególne kategorie aktywów, jak akcje, i kategorie aktywów, jak obligacje, na recesję. Przed Państwem jest wykres, który jest zaczerpnięty z rynku giełdowego w Stanach Zjednoczonych, w jaki sposób właśnie akcje i obligacje reagują na to, że gospodarka wchodzi w recesję. Czyli że dokładnie to, o czym rozmawialiśmy na samym początku. Sytuacja, w której dynamika PKB spada albo już jest w negatywnych terytoriach, bądź sytuacja, w której już rynki zaczynają dyskontować tę recesję. Otóż od momentu, jak recesja następuje i jest to zgodne z twardymi parametrami, to nie jest pojęcie intuicyjne, to są twarde statystyczne parametry,
które mają miejsce, czyli że spada zatrudnienie, spada sprzedaż detaliczna, spada produkcja przemysłowa, czyli że wszystkie parametry, które się pośrednio składają na PKB. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że oś pozioma wskazuje na to, przez jaki czas od momentu zaistnienia recesji poszczególne aktywa rosły bądź spadały. Czyli że proszę zwrócić uwagę, że górny wykres ciemno-szary, który reprezentuje stopę zwrotu z rynku obligacji, do 183 dni od momentu wystąpienia recesji generował dodatnie stopy zwrotu. Później te dodatnie stopy zwrotu już malały i zbliżały się do poziomu zera, natomiast do właściwie pół roku od momentu wystąpienia recesji na rynku obligacji te stopy zwrotu były cały czas dodatnie i całkiem wysokie. Jak Państwo widzą, recesja trwa i moment ogłoszenia recesji już za nami i przez pół roku obligacje generują zyski na plusie. Akcje w tym samym czasie, od momentu ogłoszenia recesji, generują ujemne stopy zwrotu i te ujemne stopy zwrotu również trwają w sposób zbliżony do rynku obligacji, ale odwrotnie, przez prawie że pół roku, może nieco dłużej, ten moment znajdowania się na minusach dla rynku akcji od wejścia w recesję jest odwrotnie proporcjonalny do obligacji, czyli że obligacje w momencie recesji są odpowiednim aktywem. Z innego punktu widzenia chciałem jeszcze Państwu przedstawić możliwości analizowania rynku, czyli że jak dobrze wiemy, akcje płacą dywidendy, obligacje płacą kupony, więc gdybyśmy porównali stopę dywidendy, czyli że dzieląc wypłacane dywidendy do kosztu, do ceny akcji oraz porównując tą wartość do stopy kuponów, widzimy, że w chwili obecnej, jeśli zestawimy rynek polskich spółek wypłacających dywidendy oraz 10-letnie obligacje skarbowe, krajowe, rentowność polskich obligacji skarbowych jest dużo wyższa. Czyli to również, tak upraszczając już ten przekaz, to również wskazuje na to, że rynek obligacji jest bardziej opłacalny w dosłownym sensie tego słowa, czyli że wypłaca większą gotówkę niż wypłacałoby spółki posiadane w portfelu w postaci dywidendy. Kolejny plus za tym, żeby uwzględniać tego typu instrumenty w portfelu inwestycyjnym. Jak to się ma do lokat w sektorze bankowym w Polsce? Przedstawiliśmy Państwu zestawienie średniego oprocentowania depozytów złotowych dla klientów indywidualnych z zapadalnością do 2 lat łącznie i powyżej 2 lat. Jak Państwo widzą, te najbardziej rentowne, czyli że długoterminowe lokaty osiągają średnio poziom do 4,5%. Należy pamiętać również, że to zestawienie obejmuje standardowe lokaty, niepromocyjne, nie lokaty zawierające również różne czynniki, warunki i gwiazdki, więc to są zwykłe lokaty, które są najczęściej raportowane przez banki do Narodowego Banku Polskiego. Więc proszę zapamiętać ten odczyt, czyli że średnie oprocentowanie depozytów dla gospodarstw domowych maksymalnie do 4,5%. Możemy teraz założyć w chwili obecnej, że ta wartość już się zbliża do odczytu 5-6, również jest to realny odczyt. Natomiast gdybyśmy porównali bezpieczne inwestowanie z depozytem w podobnie bezpieczne inwestowanie w obligacje skarbowe krótkoterminowe, widzimy, że rentowność obligacji skarbowych jest znacznie wyższa, czyli że kupowanie obligacji przewyższa rentowność o co najmniej od 2 do 3, a czasem nawet do 4% zwyż. I tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że obligacje skarbowe są instrumentami notowanymi, czyli że one są notowane na giełdzie i w momencie posiadania tej obligacji cena się waha. To nie jest tak jak z depozytem w banku, że cała wartość włożona na lokatę w 100%, nawet zrywając lokatę, wraca. Przy obligacjach skarbowych wahliwość ceny ma miejsce, natomiast
również gwarancja kapitału ma miejsce przy obligacjach skarbowych, ale w sytuacji, jeśli obligacja jest posiadana do zapadalności. Czyli, że jeszcze raz, rentowność średnioroczna lokat waha się od 7% i 0,6%, 7,5% do prawie że 9,3%. To jest średnioroczna rentowność, która uwzględnia również to, że cena nabycia jest poniżej nominału, czyli że jest notowana z dyskontem. W przypadku inwestycji w obligacje inne niż skarbowe, czyli że obligacje przedsiębiorstw, ale obligacje o bardzo wysokiej jakości, czyli że z niskim prawdopodobieństwem, z niskim ryzykiem zapadalności, przepraszam, upadłości czy bankructwa, w tym przypadku rentowności, które są możliwe do uzyskania w skali roku, czyli to co można porównać do oprocentowania lokat, przekraczają poziom 10%, czyli że tutaj zestawiliśmy kilka różnych pozycji, które są dostępne na publicznym rynku wtórnym na giełdzie i one są oczywiście do nabycia przez każdego inwestora, przez każdego klienta, który jest zainwestowany na tych obligacjach. I tutaj z ciekawości zapytam, Paweł, również jesteś doświadczonym inwestorem, czy jesteś osobą, która w chwili obecnej jest zainteresowana inwestowaniem w obligacje? To bez kozery powiem tak, w sensie ja zarówno w swoim portfelu, tym poduszki bezpieczeństwa, jak i w tym długoterminowym oraz w tym inwestycyjnym, tam posiadam obligacje w chyba tam ponad 20% w tej części inwestycyjnej nawet jest w obligacjach, więc tak się uśmiechnąłem, jak pokazałeś te obligacje, bo część z nich znam, nawet z doświadczenia własnego. A więc tak, zdecydowanie tak, posiadam obligacje. No, czyli, że tutaj Państwo mają też przykład, taki zupełnie praktyczny wymiar tego, że te obligacje są, nie są tylko i wyłącznie dostępne dla instytucji finansowych, to są również produkty, które są bardzo łatwe do nabycia przez inwestora z mniejszym ograniczonym doświadczeniem albo z mniejszym portfelem. Dla ciekawości zestawiłem, pokazaliśmy Państwu tutaj różne obligacje, które są notowane na rynkach międzynarodowych, czyli że obligacje w euro czy USD. I proszę zwrócić uwagę właściwie na kolumnę, która się nazywa YTM, czyli że yield to maturity po angielsku, czyli że rentowność do wykupu. I to jest parametr, który oznacza rentowność poszczególnej obligacji w skali roku. Oznacza to, że właściwie również inwestując w obligacje emitentów bardzo wysokiej jakości, jak tutaj Państwo widzą, są to emitentami, są giganty w skali światowej. W przypadku waluty USD niejednokrotnie można w rentowności zarabiać ponad 5%, a w przypadku euro również inwestując w firmy stabilne z wieloletnią reputacją można uzyskiwać rentowność od ponad 3 do 5%. Proszę zwrócić uwagę na to, że szczególnie w przypadku euro średnia oferta w krajowym sektorze bankowym, jeśli chodzi właśnie o depozyty w euro, jest nieporównywalna, więc tutaj jeśli chodzi o możliwości inwestowania o niskim profilu ryzyka, czyli że inwestowania nie poprzez wahliwe instrumenty jak akcja, a poprzez konserwatywne inwestowanie w obligacje, jesteśmy w stanie wypracować kupon na bardzo przyzwoitych, na bardzo wysokich poziomach przewyższających rynek depozytów. Z ciekawości również proszę zwrócić uwagę na instrument, który jest niezwykle popularny wśród klientów w Polsce. Tym instrumentem jest obligacja indeksowana na inflację. Nie chcę zniechęcać absolutnie do inwestowania w ten sposób, tylko zwracam uwagę na to, że te instrumenty też się charakteryzują pewnym standardem. Tym standardem jest to, że w pierwszym roku inwestowania w obligacje indeksowane inflacją inwestorzy otrzymują kupon stały i w przypadku ostatnich właśnie emisji jest to kupon, jak tutaj jest wskazana emisja 0,926, 4-letnie obligacje
W pierwszym roku otrzymuje się kupon 6,5%, w kolejnych latach to jest odczyt inflacji plus 1% i prognozowana inflacja na kolejne okresy są następujące, czyli że na koniec inwestowania, czyli że w roku 2023-2024 ten poziom kuponu w strukturze tej obligacji będzie odpowiednio dużo niższy niż ten szczyt inflacji, który dopiero przewidujemy na początku następnego roku. O tym należy pamiętać, że na początku inwestowania w tego typu rozwiązania oraz na samym końcu, kiedy inflacja spada, kupony mogą być na poziomie znacznie mniej atrakcyjnym niż to, co sobie możemy wyobrazić podczas szczytu inflacyjnego. No i cóż, tutaj chciałbym Państwu pokazać, co oznacza dodawanie instrumentów bezpiecznych, instrumentów wypłacających stałe oprocentowanie do portfela inwestycyjnego, czyli dodawanie do portfela, który zawiera również akcje. I tutaj w okresie ostatnich 36 miesięcy, czyli 3 lat, zestawiliśmy stopy zwrotu z portfela, który rekomendujemy klientom usług doradczych biura maklerskiego. Czyli że najczęstszym przykładem wynikiem inwestycyjnym, najczęściej notowanym wynikiem inwestycyjnym w tym okresie jest osiąganie stopy zwrotu dodatniej i zdecydowanie przewyższającej indeks WIG, czyli inwestowania w same akcje, z czym im dłuższe jest inwestowanie, im większy jest udział właśnie czynnika obligacyjnego, to inwestowanie staje się bardziej atrakcyjne dla klientów. I w podobny sposób patrząc na inwestowanie w obligacje od momentu wystąpienia dołka ostatniego giełdowego, czyli że nie mówimy o obecnym cyklu giełdowym, tylko w roku 20. W sytuacji, jeśli klienci posiadają w portfelu obligacje, nie tylko akcje, stopa zwrotu z tego portfela, który jest dywersyfikowany i zawiera instrumenty konserwatywne, znacznie przewyższa tą, którą można uzyskać na samym rynku akcji. Więc to jest dosyć proste, logiczne podsumowanie tego, w jaki sposób można zdywersyfikować portfel i sposób matematyczny przedstawia, że posiadanie różnych kategorii aktywów, różnych instrumentów w portfelu daje znacznie lepsze możliwości, lepszą ochronę przed spadkami również. W ten sposób myślę, że można stopniowo próbuję przejść do kolejnego slajdu. W ten sposób stopniowo zakończę swoją część. Chciałbym przejść do pytań, które Państwo zadają na czacie. Jeśli Pan pozwoli, wrócę do pierwszego pytania, które padło jeszcze w trakcie Twojej części. Pierwsze pytanie brzmiało, w jaki sposób klient może uzbierać na wkład własny do kupna mieszkania, czy dobrym sposobem jest w chwili obecnej inwestowanie w ETF-y na indeks akcji światowych, czyli że taki zdywersyfikowany indeks obejmujący wszystkie akcje na rynkach wschodzących i na rynkach rozwiniętych. I okres, na jaki inwestor pyta, taka strategia miała być zastosowana, to jest 5 lat. Więc podzielę się swoim spojrzeniem na takie podejście, biorąc pod uwagę, że to jest bardzo poważny cel życiowy i okres inwestycyjny jest relatywnie ograniczony. Uważam, że przeznaczenie całej kwoty na inwestowania tylko i wyłącznie w rynek akcji jest złym podejściem. Ta kwota powinna, biorąc pod uwagę, że rozważamy zakup mieszkania, czyli że taki trwały wydatek, powinna w większym stopniu obejmować instrumenty konserwatywne. Co powiem więcej, dzisiaj rozmawiamy jeszcze raz o naszym spojrzeniu na rynek. Oceniamy znacznie lepiej atrakcyjność instrumentów stałokuponowych, takich jak obligacje, niż akcje. Czyli że moja propozycja w tym momencie byłaby taka, żeby większą część portfela
alokować w coś, co jest niezmienne, przykładowo obligacje skarbowe, a im bardziej będziemy się zbliżali do okresu kupna mieszkania, chciałbym zredukować kompletnie ryzyko w portfelu, czyli żeby przeznaczyć większą część portfela na coś, co do tego wkładu własnego nie naraża na zmienność. Paweł, czy się zgodzi ze mną? Tak, tak. Myślę, że tu przy planowaniu zakupu mieszkania raczej początek mógłby być agresywny, bo czasu jest więcej, ale z biegiem czasu, czyli jak tam było mowa o 5 latach, to tak gdzieś w okolicy 3 lat już zacząć przesuwać te swoje środki na część bezpieczniejszą, aby potem się nie zdziwić, no bo w sensie akurat się trafi na jakiś kolejny 78. falę pandemii i okaże się, że tych inwestycji jest po prostu w części ryzykownej mniej. Więc myślę, że dobry pomysł. I ja pozwolę sobie jeszcze zaadresować 2 pytania, bo wybrałem sobie 2. Widzę, że są 2 bardzo zbliżone do siebie z tej samej tematyki. Pytanie pierwsze. Czy zawsze można odzyskać pieniądze zainwestowane w fundusze? A także jest 2 pytanie. Czy istnieją fundusze, w których inwestycje mogą dać 100% straty inwestora? Dosyć bliźniacza kategoria, więc weźmy 2 na warsztat i od razu odpowiedzmy jasno i prosto. Czy istnieją fundusze, w których inwestycje mogą dać 100% straty inwestora. Ja myślę, że z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością aż tak złych funduszy nie ma. Oczywiście zdarzają się ekstremalne przypadki, no ale to trochę tak, jakby ktoś wstał z łóżka i złamał nogę. No zdarza się to niezwykle, niezwykle rzadko, więc zdecydowanie tego typu obawy, że straci się 100% od razu zniknie, takie obawy w ogóle nie powinno być. A z drugiej strony na pytanie, czy i zawsze można odzyskać pieniądze zainwestowane w fundusze, tu znowu odpowiem, że z prawdopodobieństwem graniczącym prawie z pewnością tak, przy czym niestety kwestią jest czas i tego czasu po prostu może być wymagane bardzo dużo. Stąd też to, co należałoby zrobić w moim odczuciu, to przy tym podejściu, żeby mieć kontrolę nad swoimi środkami, inwestycjami, oszczędnościami, no to nie zostawiać tego tak, zainwestuję raz, zapomnę i jakoś będzie, tylko tak jak mówiłem w tej swojej części prezentacji, poświęcić 15 minut tygodniowo, żeby już po zainwestowaniu, zbieraniu oszczędności, wybraniu tych aktywów do portfela, tak przynajmniej rzucić okiem, co tam się dzieje. To wystarczy, żeby trzymać rękę na pulsie, przypominam 15 minut tygodniowo, trzymać rękę na pulsie, a gdy dzieje się coś dobrego, czyli zaczynamy zarabiać, wiedzieć, co chcemy zrobić dalej, a jak się dzieje coś złego, czyli w sensie pojawiają się jakaś zmienność, jakieś straty, obsunięcie kapitału, no to też, żeby wiedzieć, że trzeba coś z tym zrobić i zareagować, aby nie doprowadzić do punktu, o którym była mowa w tym poprzednim pytaniu o związanym z dużymi stratami. Ja myślę, że zdecydowaną większą problemem dla inwestora jest to, kiedy on 100% zarobi, no bo wtedy trzymać dalej, ale chęć zysków rośnie duża i wtedy są dużo większe problemy, co z taką inwestycją zrobić. Ale znowu kwestia planu i tego podzielenia na te 3 portfele, myślę, że doskonale rozwiązałaby ten problem. Jurku, co ty sądzisz? Ja jeszcze dodam do tej wypowiedzi to, że wszystkie strategie i fundusze są różne. Na pewno bardzo łatwo się inwestuje czy w fundusze obligacji, czy w fundusze akcji, kiedy wszystko rośnie, czyli że to jest przypadek z poprzednich kilku lat. Natomiast w momencie, kiedy od początku tego roku właściwie strategie i obligacji, i akcje traciły, pojawia się pytanie, co dalej? I na to pytanie wydaje mi się, że odpowiedziałem w swojej części prezentacji. Uważamy, że instrumenty, które mają szansę szybciej teraz zyskiwać na wartości, są obligacje. Natomiast jeśli chodzi o strategię, co robić, czy wycofywać środki teraz, czy trzymać dłużej, myślę, że odpowiedział Paweł w swojej części prezentacji, że to jest właśnie pytanie o timing, o to miejsce wyboru zamknięcia inwestycji czy wejścia w inwestycje. Inwestycje właśnie tym się różnią od bycia na lokacie, że jest długoterminowo, czyli że powinna osoba inwestująca powinna brać pod uwagę, że jest dołek koniunktury, kiedy ta inwestycja może wygenerować ujemną stopę zwrotu, ale niezrealizowaną, czyli że póki jeszcze nie jest zamknięta, ona nie jest zabetonowana, ta ujemna stopa zwrotu.
Jest moment, kiedy ta inwestycja odbije, kiedy gospodarka na to pozwala, kiedy koniunktura giełdowa na to pozwala. I to jest cały cykl właśnie, przez który może przejść klient. Oczywiście najlepszym przypadkiem cyklu jest wyjście na dołku, jak jest dekoniunktura, i wyjście, jak jest góra. Natomiast to jest kwestia timingu, na który nikt z nas nie ma wpływu. Więc uważam, że jeśli środki klientów nie muszą być nagle wydane na cele życiowe, to wychodzenie na dołku inwestycyjnym jest z reguły bardzo złą strategią, dlatego że już to, co klienci przeżyli przez ostatnie kilka kwartałów, uwzględnia bardzo wiele negatywnych czynników, które giełda, instrumenty antycypują w kolejnych kwartałach. Natomiast czas trwania recesji, czas trwania spowolnienia jest kwestią, która dopiero odsłania się z każdą kolejną informacją, która się pojawia na rynku. Natomiast książkowo, merytorycznie, wychodzenie z inwestycji po spadkach jest najgorszym rozwiązaniem, dlatego że inkasuje się, betonuje się całą stratę, która została wygenerowana. Jest pytanie na czacie również, które dotyczy zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym. Powiem tak, zależy, co to znaczy. Jeśli rozmawiamy o traktowaniu walut jako składnik portfela, no to czynnik walutowy jest de facto pewnym błogosławieństwem, jeśli ta waluta jest jednym ze składników portfela. Jeśli rozmawiamy o tym, że jest dekoniunktura na giełdzie, jest spadek złotego i nasz portfel się składa z kilku instrumentów, które są denominowane w złotych, w tym samym czasie klienci posiadają 3 euro USD, wiemy, że dzięki deprecjacji złotego ten portfel jako całość skorzysta. Natomiast no, trzeba dobrze pamiętać, że w pewnym momencie, kiedy już sytuacja się odmienia, żeby umieć zrealizować ten zysk i walutę, która zamortyzowała jakby całkowitą deprecjację portfela, móc sprzedać korzystnie. Tak? Bo to jest też kwestia timingowa. Natomiast zabezpieczanie się przed ryzykiem w ten sposób, czyli że niekoniecznie jest potrzebne to zabezpieczanie się, bo waluta dokłada dywersyfikacji, ale jeśli zabezpieczanie się ma kontekst bardziej zapewnienia konkretnej kwoty wydatku za jakiś czas, no to istnieje rynek instrumentów pochodnych, a to jest już bardzo skomplikowany temat na pewnie inne spotkanie i na pewno nie jest to instrument każdego inwestora. Ja wezmę jeszcze dwa pytania na warsztat, Jerzy, bo jeszcze dwie osoby zapytały o, znowu, bliźniaczy temat. Z jednej strony, czy jest teraz dobry okres na kupowanie przecenionych obligacji skarbowych stałokuponowych? Jedno pytanie. Czyli czy teraz stałokuponówki warto kupić, bo się przeceniłem. Drugie pytanie jest bliźniacze, bo mówi, w przeciągu jakiego okresu obligacje, fundusze obligacyjne dadzą zarobić, przyjmując, że zainwestuje teraz? I czy jest szansa, że zysk będzie wyższy niż na lokatach bankowych? Czyli obydwa pytania o rynek i o klasę aktywów, której dzisiaj sporo poświęciliśmy czasu. I ja zacznę od tego drugiego pytania. Czy jest szansa, że zysk będzie większy niż na lokatach? No, moim zdaniem szansa jest większa, niż że będzie na tej części obligacyjnej w przeciągu 2 lat większy zysk niż na lokatach, bo jak zresztą Jerzy pokazywał Państwu, ten wykres związany z oprocentowaniem depozytów jest dużo niżej niż ten, który potencjalnie jest w stanie zaoferować rynek obligacji, a my mówimy tylko o na razie jednorocznym okresie. W 2-letnim okresie ta różnica byłaby dużo większa. I teraz w przeciągu jakiego okresu obligacje dadzą zarobić? Oczywiście w inwestycjach nie ma gwarancji zysków. Jak ja mówię często, że jak ktoś chce gwarancję, to musiałby sobie kupić czajnik albo telewizor, tam są gwarancje. W inwestowaniu jest szansa, która jest wynagrodzeniem, za którą wynagrodzeniem jest wyższy zysk. I myślę, że w tym okresie właśnie 2-letnim perspektywa większego zysku na części obligacyjnej jest istotnie większa niż na części obligacyjnej. A co do tego, czy jest czas na kupowanie przecenionych obligacji skarbowych, to odpowiem prywatnie, ja kupiłem, więc w sensie uważam, że jest to ciekawy moment na właśnie korzystanie z tego typu okazji i oczywiście biorę pod uwagę, że po drodze te obligacje mogą jeszcze trochę, jak to Jerzy określił, ząbkować, czyli tak sobie chodzić jak po wykresie w ząbkowy sposób, ale też myślę, że gdyby 2 lata temu
Państwu ktoś zaproponował takie inwestycje na 5-7 lat, czyli te stałokuponowe na poziomie 6-7%, to większość byłaby zdecydowanie zainteresowana. No więc jeżeli teraz przesuniemy czas do przodu o 2 lata, może się okazać, że to teraz właśnie były lepsze czasy i te właśnie wymarzone okazje, wymarzony czas do inwestowania, który no właśnie po raz kolejny nam gdzieś przeminął. Jorku, co sądzisz? Zacznę. Tak, ja w 100% się zgadzam z Tobą, Paweł. Jeśli chodzi o pytanie, kiedy, timingowanie obligacji może być nieco prostsze, powinno być oparte o to, od jakiego momentu zakłada się, że cykl podwyżek stóp procentowych banku centralnego osiąga kulminację. Tak? Czyli, że jeśli już jest w projekcji raczej krótkoterminowej, w przeciągu kilku miesięcy, osiągnięcia tego szczytu i to, co prezentowałem w swojej części na pierwszym slajdzie, ten szczyt jest prognozowany na poziomie 8% stopy referencyjnej NBP, jest już blisko przed nami i kolejne ruchy banku centralnego to jest albo płasko, albo w dół, tak żeby pobudzać już później gospodarkę, która jest naprawdę mocno spowolniona, po to się właśnie obniża stopy procentowe. To znaczy, że to jest dokładnie ten moment, od którego obligacje czy skarbowe, czy korporacyjne, ale te obligacje zaczną generować bardzo wysokie przychody. Ale teraz tak, te obligacje należy kupić nie wtedy, kiedy już NBP zacznie obniżać stopy procentowe, ale przed tym. I na tym polega właśnie cała magia giełdy, że timingu nikt nie zna. Na pewno warto wsiąść do pociągu, ale nikt nie powie dokładnie o której godzinie i na jak długo. Na jak długo? No to co my teraz analizujemy i przewidujemy, moment tak zwanego, właśnie jeszcze raz wrócę do nowego terminu, ząbkowania wykresu obligacji, może jeszcze trwać przez do roku, około roku. Po tym czasie uważamy, że inwestowanie w obligacje no jest dobrą strategią. Czyli, że to mowa teraz o obligacjach stałokuponowych, czyli, że które mają taki wbudowany mechanizm duration, czyli czasu trwania, i one zarabiają na przewidywanych obniżkach stóp procentowych. Przy obligacjach zmiennokuponowych, które płacą marżę do WIBOR-u albo sam WIBOR 6-miesięczny, no to właściwie to jest prawie że jak inwestowanie w lokatę, z taką różnicą, że kapitał obligacji może się wahać, ale kupon jest uzależniony od WIBOR-u. I tutaj czy gwarantowane obligacje są? No są, no bo jeśli klient zamierza kupić obligacje i posiadać ją do zapadalności, to w momencie zapadalności w przypadku obligacji Skarbu Państwa dostanie 100% kapitału. W przypadku wysokojakościowych przedsiębiorstw, korporacyjnych obligacji również jest bardzo, bardzo duża pewność, że dostanie 100% kapitału. W przypadku inwestowania obligacji w słabych emitentów, w spółki, które mają słabą reputację, niską stabilność finansową, jest bardzo dużo szansa, że coś podczas dekoniunktury giełdowej, dekoniunktury gospodarczej z tą firmą może się zadziać. Więc kwestie selekcji, w które obligacje wejść i żeby się nie kierować tylko i wyłącznie wysokością kuponów, rentowności, kwestia selekcji jest fundamentalna. Dlatego te przykłady obligacji, które pokazałem Państwu dzisiaj, właściwie opierają się albo na obligacjach skarbowych, albo na obligacjach prawie że skarbowych, bo spółek Skarbu Państwa. Więc tutaj uczulam też również bardzo mocno, że nie rozmawiamy o wszystkim, co jest na rynku, tylko o bardzo i to bardzo wielkiej ostrożności i selekcji, która powinna mieć miejsce przy wejściu do instrumentów. I w tym momencie, jeśli już rozmawiamy, gdyby Państwo doszli do tego, że obligacje są tym, czym Państwo są zainteresowani, to tutaj proszę się nie wahać i skorzystać z wiedzy ekspertów, którzy śledzą rynek, śledzą jakość tych emitentów, przeglądają sprawozdania finansowe i dochodzą do wniosku, czy poszczególny emitent jest wart powierzenia tych środków. I dlatego tutaj jeszcze raz powtórzę, się skupiamy na obligacjach jak najmocniej związanych ze Skarbem Państwa, czyli że tych bardziej wiedzieli. Tutaj może ostatnie pytanie spróbuję
zreferować. Padło pytanie, czy pod kątem analizy technicznej jest jeszcze miejsce na dalsze spadki WIG20. Odpowiem trochę może za wiele, ale analiza techniczna jest narzędziem, które daje mnóstwo możliwości, mnóstwo narzędzi. Można analizować technicznie średnie kroczące, można analizować poprzez wsparcie Fibonacciego. Na mnie działa analiza trendu, czyli że to, w jaki sposób ostatnie tendencje wolumenu, kierunku mogą mieć wpływ na decyzje inwestorów w przyszłości pod kątem średnich kroczących, tak zwanych właśnie zestawienie różnych średnich kroczących, i pod tym kątem szanse na spadki na WIG20 są. Taka jest prawda. Natomiast jak duże, do jakiego poziomu, tutaj nie chcę spekulować, i w jakim okresie również. To, jak się odnosimy do tego akcji, przedstawiłem swoje części. Uważamy, że w tym momencie warto akcji nie doważać w portfelu, natomiast jest to nasz punkt widzenia. Każdy inwestor, każdy klient, potencjalny klient może mieć własne przemyślenia w tym zakresie. Ja myślę, że już jest taka dosyć dojrzała, mocna godzina na tak poważne tematy. Ale także pytania z części merytorycznej, którą my poruszaliśmy, czyli dokładnie o tego, jak zabezpieczyć wartość pieniądza, kiedy nie lubimy ryzyka, to na te pytania, z tego co widzę, wszystkie udzieliliśmy odpowiedzi, a więc chyba możemy, Jurku, pożegnać się z gośćmi. To jest chyba ten czas. Tak, dokładnie. Chciałem zaproponować już to dzisiejsze spotkanie stopniowo podsumować. I drodzy Państwo, obecna prezentacja i nagranie będą dostępne w serwisie YouTube. W przypadku, gdybyście Państwo byli klientami banku BNP Paribas, mają możliwość Państwo porozmawiać o tych tematach ze swoim doradcą w banku i poprosić go o dostęp do pewnych materiałów, czy zweryfikować te nasze punkty widzenia, które dzisiaj przedstawiliśmy. W skrócie, co chciałbym tylko w jednym zdaniu jeszcze zawrzeć, na czym mi bardzo zależy, to proszę Państwa, zachęcam Państwa do podchodzenia bardzo racjonalnie, do inwestowania, dywersyfikując, unikając podejrzanych inwestycji, unikając inwestycji, na których się może nie znamy albo o których nie za wiele wiemy. No i w tych bardziej turbulentnych czasach, w tych czasach, gdzie naprawdę jest dosyć duży chaos informacyjny, dużo informacji z różnych serwisów się pojawia, pozwolić przefiltrować ten chaos przez osoby, które mają do tego warsztat, kompetencje, wykształcenia, narzędzia, by ten chaos zredukować i na podstawie już tej przefiltrowanej analizy podjąć własną decyzję, która będzie dla Państwa adekwatna, korzystna i najbardziej dostosowana. Na tę chwilę chciałbym Państwu jeszcze raz mocno podziękować za obecność, za pytania, za czas spędzony z nami. Chciałbym mocno podziękować również Tobie, Pawle, za ciekawą prezentację i spojrzenie na psychologię inwestowania, więc liczę na to, że Państwo wrócą i zobaczymy się jeszcze za miesiąc na kolejnym webinarze. W międzyczasie miłego wieczoru. I proszę pamiętać, czekanie to nie jest działanie. Czas robi swoje. A Państwo? Nazywam się Paweł Cymzyk, dziękuję serdecznie za uwagę, kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo, Pawle. Jerzy Nikolowski, Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska. Żegnam Państwa, do widzenia.